Nastroje super, na pewno wygramy 2-0. Już myślimy o kolejnym przeciwniku. A kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam swoją dziewczynę, która nie mogła tu przyjechać. Jak słodko. Dobra, teraz Kamil, poka dupę. Moim zdaniem Inet Koksy bądź Bomba. Ten lepszy skład Bomby. Tak. Podoba się cały turniej? Fajnie, naprawdę dawno nie byłem na polskim turnieju takim, że tak powiem, licząc Inter Extreme Masters w Katowicach, to naprawdę bardzo fajny turniej. Dobrze zorganizowany, nie licząc tam problemów z monitorami, no ale ze strony takiej technicznej czysto chłopaki tutaj, czy Meta, czy Pesor, naprawdę robią bardzo, bardzo dużo, żeby ten turniej trzymał się do kupy i tak jest rzeczywiście. Super. Dobra, dzięki, idziemy dalej. Pozdrawiasz kogoś? Tak, firmę produkującą napoje gazowane Sprite. Tylko? Pozdrawiamy. To tyle. Standardowy trening, mniej więcej 5 godzin dziennie, 4 razy w tygodniu, no i tak wygląda nasz trening. Okej. Okay. Jest 4 gości na serwerze, ja im tłumaczę, co mają robić. No i ustalamy sobie kto, co i jak. Każdy coś dorzuca od siebie, plus trening indywidualny. Jak podoba wam się w, nie wiem, organizacji w pompie? Jest super, podoba nam się z tego względu, że nie mieliśmy nigdzie wcześniej takich samych, jak powiedzieć, jak? Warunków. Tak, dokładnie warunków, uciekowisówko. No i póki co współpracujemy. Dobra, co to będzie? Dodaj, jakie twoje szanse na wygranie tego turnieju? No, inny wynik niż wygranie tego turnieju to byłoby dla nas porażka na pewno, bo nastawiliśmy się tylko na pierwsze miejsce, tylko i wyłącznie. Nie będziemy usatysfakcjonowani, jeżeli znajdziemy inne miejsce po prostu. No i wymagania od szefostwa naszej drużyny, organizacji też są duże. Kogo się najbardziej obawiacie? Myślę, że najtrudniejszy mecz, jeżeli mam być szczery, to na Inet Cox. Znaczy najtrudniejszy, no tego to wiem. Dobra, a teraz jak widzicie, z kim aktualnie gracie? Gramy z Lady Killer. Okej. No i wygraliście sobie pierwszą mapkę, teraz druga. 16-6. No to ładnie. No dobra, w takim razie dziękujemy, powodzenia dalej. O, chcesz pozdrowić? Pozdrawiam mamę, tatę, Matiego i Michiego. A nas? Dziewczyny oczywiście. Wszystkie dziewczyny. Dobra, dziękujemy. Przygotowania z drużyną. Codziennie trenujemy parę godzin, indywidualnie też gramy dużo deathmatcha i innych tego typu treningów. Widziałam u was ostatnio też zmianę. Za Fruitpita wszedł Menio. I powiedz mi, jak on się teraz gra z Myniem? O wiele lepiej, czy...? No, na razie jesteśmy na takim etapie poznawania się, ale myślę, że póki co jesteśmy na dobrej drodze. Powiedz mi jeszcze mniej więcej, kto jest waszym tutaj najtrudniejszym rywalem? Myślę, że Pompa Team Czarna, czyli nasz
jeżeli wygramy jeszcze jedną mapę, to nasz następny przeciwnik. Macie kilka map przygotowanych, której najbardziej nie lubicie, że tak powiem, to będzie wszystko po fakcie, więc spoko. Zawsze pik, Boże, ban, sorry, jakiś ban. Myślę, że na Polaków Miraża nie potrafimy grać, dlatego zawsze go banujemy. Mhm. A tak, poza tym... Nie wiem, mi się dobrze gra na wszystkim. Inferno. Stop. Jak wygląda twój trening indywidualny mniej więcej? Ja gram sobie jednego face hitka dziennie. Mhm. I może z 20 minut DM-a przed jakimś ważnym tam spotkaniem, oficjalnym meczem. Teraz tak ci zadam pytanie odnośnie sceny żeńskiej w Polsce. Jak myślisz, co by wpłynęło na to, żeby scena żeńska w Polsce się jakoś rozwinęła? No myślę, że na początek wszystkie te ligi, które organizują jakieś eventy dla mężczyzn, muszą się zainteresować też sceną żeńską. No ale z tego, co widzę, to idzie to w dobrym kierunku, bo już teraz w tym roku będą te Mistrzostwa Polski też właśnie ze sceny żeńskiej, także kwestia czasu według mnie i też będzie bardzo dobrze. Co sądzisz o tym, że tyle się potworzyło teraz damskich drużyn typowo pod Mistrzostwa Polski? No myślę, że to jest słabe. Powinny już grać dłużej ze sobą, jeżeli serio chcą coś na tej żeńskiej scenie osiągnąć. No bo podejrzewam, że po tych mistrzostwach też znowu będą rozpadki. Zostaną tak naprawdę te trzy, które są tam już pod jakąś banderą. Mhm. A czy sądzisz, że właśnie to, że się tworzy tyle drużyn, to może jakoś skierować organizację, żeby inwestować w taki damski e-sport? No myślę, że im więcej drużyn, tym lepiej, tylko no wiadomo, muszą one przetrwać ten pewien okres wstępu tak zwany. No i jak pograją chwilę, będą miały jakieś wyniki na powiedzmy inne organizacje, no to wtedy mają większe szanse. Jak ci się podoba Let's Play? Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Ogólnie poziom dosyć taki, powiedziałabym, w fazie grupowej słaby, aczkolwiek wychodzą te najlepsze drużyny. Pompa Team, Venatores, Izaaki. Mamy teraz 1-16. Izaako Bors. Mamy 1-16. Kto zagra w finale? Kto wygra? Kto wygra? Oczywiście, że Unicorns Female, albo jak zagra. A tak na poważnie? Nie wiem, ciężko mi to stwierdzić. Myślę, że faworytami są Izaako Bors i Netcox. Pompa Team. Cholera, Yellow czy Black? Black. I Venatores. To są takie cztery typy, które na pewno będą walczyć o finał. Aczkolwiek nie wiem, ciężko mi, może ktoś zaskoczy. Czyli poleciłabyś komuś, kto jeszcze nie był na Let's Playu, żeby się zjawił? Tak, oczywiście, że polecam. Częstochowa, piękne miasto. Aczkolwiek, no nie wiem, na sam event mało jest rzeczy takich dla osób, które nie grają. To mi się tak, w sensie, nie jest to na zasadzie PGA. Myślę, że w przyszłości się rozrośnie, jeżeli w tym roku wyjdzie super. A w porównaniu do innych eventów w Polsce? W porównaniu do innych eventów w Polsce, no nie ma co porównywać do IEM-u, ponieważ no jak wiadomo, jednak nie ta klasa rozgrywek. Na CS Center było kilka drużyn tylko w tamtym roku, więc też tak średnio i było to typowy LAN, gdzie tylko chodziło o granie. Ale myślę, że fajna inicjatywa ze strony właśnie Let's Play'a, że co roku praktycznie organizują i że starają się, że chcą i popularyzują. To co, w następnej edycji gracie? Oczywiście, że Unicorn Female, nie tyle z gramy, my to wygrywamy.